Tak, pani Basiu, czy syn Stefan przestanie się z panią kłócić? Czy syn Stefan przestanie się kłócić ze swoją matką Barbarą? Czy ten Stefan nie będzie się już kłócił z matką? No i cóż my tu mamy, pani Basiu, cóż my tu mamy? No tak, syn jest trójka. Syn jest trójka, wyprowadził się z domu w połowie października, tak? Tak. Tak. Wtedy duży wpływ miał Jowisz. I to on tutaj namieszał. Sporo namieszał. A jeszcze oprócz tego, co? Widzę tutaj synowa Agata, piątka. Także w tej konfiguracji tutaj to nie mogło zadziałać najlepiej. I pani chciałaby się dowiedzieć, czy syn wróci do domu, tak? Po tej wyprowadzce, po tej kłótni strasznej, październikowej. Tak. Nie przejmować się, bo ja tutaj w drugiej połowie maja widzę poprawę. Znaczną poprawę widzę, pani Basiu. Karty mi mówią, że syn pierwszy wyciągnie rękę do zgody. Proszę cierpliwie czekać. I minie jak z bicza, pani Basiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kochani, zostało 18 minut do zamknięcia otwartej linii. 702 770 770. Dzwońcie lub wysyłajcie SMS na gwiazdka 7224. I zdaje się, mamy kogoś na linii. Wróżka Selena, kogo witam? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę podać imię, datę urodzenia i konkretne pytanie do wróżki. Witaj, Selenko. Artur, 28. 2.76. No witaj, Arturze. Dawno się nie odzywałeś. Tak, przepraszam cię najmocniej, miałem urlop. No co ty mnie przepraszasz? Ty mnie nic nie przepraszaj. Ja już ci wszystko kładę. Ogólny na życie, tak? Ogólny. A gdzie to cię tym razem wywiało, co? Daleko nie zajechałem, ledwie do Debreczyna. Tak, no i mamy pierwszą kartę wieży. Halo? Halo? Arturze, mam tu kartę wieży w układzie z wisielcem i diabłem. Co to znaczy? Umrę jutro? Nie no, zaraz umrę. Nie, po prostu... trochę gorszy czas przed tobą, ale nie załamywać się. Uważać na siebie, nie robić głupot, a na pewno wszystko będzie dobrze, tak? Dziękuję bardzo. 702 770 770 lub SMS z pytaniem na gwiazdka 7224. Kochani, dzwońcie. Jestem tutaj, czekam na wasze telefony. Jeżeli macie jakieś problemy, jeżeli nie wiecie, co zrobić w życiu, jeżeli wam źle, albo jeżeli dobrze i chcecie się tym podzielić, dzwońcie, czekam. Co dobrego dzisiaj, Rafałku? O, nic ciekawego chyba. Chociaż dziwnie dużo siódemek z dnia miałem dzisiaj. Jedną taką świeżą wdowę. Coś tam jej się mąż wspinał w górach, spadł. To jest takich ciekawszych. A ty musiała dzisiaj tego gościa tak straszyć. No ale ja tego nie wymyśliłam. Tak mu delikatnie podałam.
dziele angielskie? Mhm. No tak. As you come up, bring your head up last. And after every posture, you can notice which muscles of your body feel very relaxed. So again, relaxing as much as you can. Take some deep breaths. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. I pani Basiu, mamy pierwszą kartę. O, to jest karta diabła. I co też nam mówi ta karta? Może to pani sobie sprawdzić. To jest karta, która mówi nam o podłączeniach, o podczepieniach innych osób. I ja bym proponowała, żeby odłączyć te złe energie. Tylko sama tutaj nic, ja nie mogę decydować. Potrzebuję pani zgody na to. Ale ja nie wiem, co mam robić. Nie. Nie, pani nic nie musi robić. Ja się tym wszystkim zajmę, tylko nie teraz na wizji, a po programie. Sobie zapiszę, że to jest sprawa pilna i po programie zajmiemy się tym odłączeniem. Dziękuję pani bardzo. Proszę państwa. 702 770 770 albo SMS z pytaniem na gwiazdka 7224. I mamy kolejnego widza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę ściszyć telewizor. Słucham? Proszę ściszyć telewizor, to zniknie pogłos i będzie nam się łatwiej rozmawiało. A tak, oczywiście już. Super. Proszę podać imię, datę urodzenia i konkretne pytanie do wróżki. Właściwie to ja chciałem podziękować za poprzednią wróżbę sprzed miesiąca i pogratulować sprawdzalności. Spełniło się w 100%. Dziękuję bardzo, dziękuję. A proszę przypomnieć imię i datę urodzin? Artur, 28.02.76. Chciałem tylko powiedzieć, że jesteś dobrą wróżką. To ja może nie byłem wystarczająco czujny. Wszystko mi się jakoś pogmatwało. Wszystko mi się bardzo pogmatwało. Ale Arturze, spokojnie. Spokojnie. Słuchaj, jeżeli chcesz, ja ci postawię kartę złotej ścieżki życia. Hmm? Podam ci przesłanie z kart Złotej Ścieżki Życia. Złotej Ścieżki Życia? Złotej Ścieżki Życia? Chyba nie chcę przesłania. Dzwonię tylko, żeby się pożegnać i podziękować za wszystkie twoje porady. Siedzę sam w mieszkaniu. Mam naszykowane w chuj różnych tabletek. I chyba sobie umrę. Artur, poczekaj, nie rozłączaj się. Powiedz mi, Artur, gdzie ty w tej chwili jesteś? Chciałem raz jeszcze bardzo podziękować za wszystkie porady, i te dobre, i te złe. Artur. Artur, posłuchaj mnie. Artur. Jest już grafik. Słucham? Mam grafik na następny miesiąc. Chcesz posłuchać? Mhm. Głównie nocki z tarotem. Wtorki całkiem wolne.
W środę popołudniówki i tyle. A w piątki dniówki z runami. Waldi. Jest Ilona jeszcze w biurze? Nikogo już nie ma. A co? Nic. Drodzy podróżni, pociąg do Chodcza jest w dniu dzisiejszym odwołany. Za utrudnienia kolej serdecznie przeprasza. Troszkę w innym kierunku, ale no mogę zahaczyć. Mogę trochę, tylko całą noc będziemy jechać. Dobrze. Pani schowa to. Gdzie? Do bagażnika. Tam trzeba tę wypustkę! Tam trzeba tę wypustkę! Tę wypustkę od kluczyka trzeba nacisnąć mocno! Pani przepowiada przyszłość, prawda? Mniej więcej. Rozmawiałyśmy już kiedyś. Dzwoniłam do telewizji w nocy. Sprawdziło się? Mniej więcej. Jak to? Miałam zwrócić uwagę na kręcącego się obok mnie skorpiona. To zwróciłam. Tak zwróciłam, że... mnie mój koziorożec, co go od 36 lat miałam, zostawił. I córka, wodnik, też się odwróciła. Widocznie tak chciały gwiazdy. Nie będę się z kosmosem kłócić.
Artur? Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego akurat podał mój adres. Ale to chyba teraz nie ma wielkiego znaczenia, co? No może ma. Nie ma. Może uda się go jeszcze odnaleźć. Musi pani wiedzieć, że na moim bracie jak na zawiszy. Jak mówił, że coś zrobi, to to zrobił. Jak powiedział, że się zabije, znaczy, że się zabił. Koniec, kropka. I nie ma nikogo, kto... Słuchajcie, już to przerabiałem lata temu. Próbowałem go odnaleźć, ale kamień w wodę. Zerwał wszystkie kontakty. Zniknął. Dla mnie on tak czy siak od dawna jest martwy. Może to i dobrze, że jakoś to przypieczętował. Jedna zagadka z głowy. Ma pani chłopa? Słucham? Chłopa. Miałam. Dawno? Dawno. A dzieci pani ma? Mam córkę. Ile ma lat? 12 w lipcu. Wszystko u niej dobrze? O, jest i zupka. Samcza zupa. Moja ulubiona, smacznego. Opowiem pani historyjkę. Ta kobieta nie zawsze była moją żoną. Kiedyś miałem inną, dużo lepszą swoją drogą. Haneczkę. Ona była jak z tego powiedzonka o idealnej kobiecie. I pamiętam dokładnie, ale to leciało jakoś tak, że idealna kobieta jest damą gdzieś tam, kimś tam gdzieś tam i dziwką w sypialni. Haneczka spełniała wszystkie te kryteria. Nie musiała pracować, bo ja zarabiałem zupełnie dobrze w zakładzie u ojca. No, w każdym razie ja pracowałem, a Haneczka zajmowała się domem. I tu muszę wrzucić trochę dzieksiu do jej ogródka, bo wiele rzeczy potrafiła, ale panią dom była akurat umiarkowanie średnią. Wiele razy zwracałem jej uwagę na różne sprawy, ale jak do ściany. To dla świętego spokoju. Jak wracałem z roboty, czasem sam przetarłem blaty, pozmywałem naczynia, wywiesiłem pranie, czy tam posprzątałem psikał z wykładziny. Ważne, że nie gotowała źle. A ja jestem i zawsze byłem smakoszem. Dnia pewnego Haneczka szykowała mi rybkę na mój powrót z pracy, tak sobie pichcąc. Obserwowała świat, popatrzyła trochę tu, popatrzyła trochę tu, popatrzyła trochę tam. I w ten sposób zauważyła, że u sąsiada naszego, Gila Jerzego, Jurka facet. Jakiś robotnik kładzie kafelki na balkonie. Na ścianie balkonowej, znaczy pionowej. Jurek, tak jak i ja, był estetą i sobie wymyślił taki wzorek z kafelków, że mu się układał w falę morską jakby. Znaczy się białe kafelki jako tło, a w środku niebieskie, układające się w kształt takiej właśnie fali. Problem polegał tylko na tym, że ten robotnik nie do końca zrozumiał założenie fali. Zaczął układać kafelki białe i niebieskie, jak leci bez ładu i składu. No i Haneczka, jak to wtedy zobaczyła, to zostawiła wszystko jak było i pobiegła facetowi zwrócić uwagę. Mogłaby pani powiedzieć, że to było nieważne, ale ona uznała, że ważne i pobiegła.
Teraz z perspektywy czasu to łatwo oceniać, że mogła krzyknąć po prostu. Ale ja ją rozumiem, że to był impuls. Pobiegła trudno, rybka została na ogniu. Jak się pewnie pani domyśla, ognia łatwo nie poskromisz. Pierwsza o tym przekonała się ryba, zaraz po niej afor, psina nasza ówczesna. Od afora zajęło się kilka innych sprzętów, między innymi moja półka z kolekcją króli karcianych. Bardzo wówczas cenna dla mnie. Na szczęście. Wtedy akurat inny nasz sąsiad, sobański Robercik, ugasił pożar, także oprócz króli nic cennego nie spłonęło. Szczęście w nieszczęściu. No i co? Z czym? No, to koniec już historii? No, koniec. Balkończak był nie do odratowania, więc na chuj się ten cały haneczkowy heroizm zdał. Tak to bywa, jak człowiek rzuca się ratować balkon sąsiada, zamiast dbać o swój własny bałagan. Gośka! Pan już będzie wyjeżdżać. Damy pani jakiś prowiant? Mhm. The next posture that we'll be doing is called the bridge. So what you want to do is bend your knees and place your feet flat on the floor. And then you want your arms alongside your body. Ewidentnie, kochana, tutaj będzie potrzebne oczyszczenie. I pani oczywiście jako matka może ubiegać się o takie oczyszczenie dla córki. Oczyszczenie z klątw złorzeczeń czarnej magii. I oczywiście do tego dołączymy taką prośbę o ułożenie sobie życia z jak najlepszym mężczyzną. Proszę o dar oczyszczenia dla Moniki, urodzonej 16 października 1986 roku. Oczyszczenie jej duszy, ciała, świadomości, podświadomości, powłok energetycznych i umysłu od wszelkiej negatywnej energii w życiu doczesnym, jak i w poprzednich wcieleniach. Może macie ostatnio jakieś wątpliwości? Karty odpowiedzą na te wątpliwości. Może boicie się, że partner was zdradza? Tutaj jest odpowiedź, ona czeka na was. Halo? Halo, czy jestem już na antenie? Alina, 14.3.53. Proszę wróżki. Ogólne na życie chciałam.